Znajdujemy się na Pojezierzu Kaszubskim, nad pięknym jeziorem Miłoszewskim. Zawsze to było moje marzenie, żeby zjawić się tutaj nad tym łowiskiem. Akurat przytrafiła się taka okazja. Nagrywamy szybki film z dwudniowej zasiadki. Jezioro Miłoszewskie to topowy zbiornik karpiowy w Polsce. Populacja karpi tych powyżej 20+ jest bardzo duża. Są też rodzynki 30+. Największy myślę, że ma około teraz 34 kg. Jest to karp pełnołuski. Mamy sierpień, jest bardzo ciepło. Ryby, no wiadomo, jak to latem, gdzieś tam krążą w toni. Tutaj mamy akurat bardzo głębokie łowisko, bardzo głębokie jezioro. To 28 metrów. Tutaj z tej strony, z której siedzimy, stanowiska 40, to dno jednak tak trochę łagodniej schodzi. Planując zasiadkę na Miłoszewskim, nastawiamy się głównie na łowienie z dna na głębokościach między 9 a 11 metrów. Jednak wiem, że te głębokie wody są często chimeryczne, dlatego też mamy ze sobą zestawy Zigrig. Jeżeli zauważymy, że ryby stoją w toni, wówczas będziemy próbowali łowić na Zigriga. Nie jest to moja ulubiona metoda. Nie złowiłem jeszcze karpia na Zigriga, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Zaraz po przyjeździe rozłożyliśmy szybko wędki, żeby już wywieźć zestawy na czas rozkładania. I tutaj postawiliśmy na Zigriga i na dnie zestawy. I Kuba postawił zestaw Zigriga na co? Postawiłem na żółtą piankę aromatyzowaną w ananasie, dodatkowo w smużącym kolorze, żeby skusić troszkę rybkę, żeby podniosła się z dna czy tam z toni wyżej do naszej przynęty. Ja natomiast zastosowałem kulki pływające, zmieniałem głębokości, zmieniałem też kolory tych kulek, szukałem tej ryby, przewoziliśmy zestawy z jednego miejsca w drugie, ale no niestety frycowe trzeba zapłacić chyba pierwszej doby. Mam nadzieję, że ta nocka da nam chociaż jakąś rybę. Kładziemy zestawy teraz na dnie, na różnych głębokościach, na waftersy, na pływaki, na przypony Ronnie Rig, na przypony Slip the Rig. Także popróbujemy pierwszy raz na tej wodzie i trzeba działać. Pierwsza noc bez brania, chyba na całym zbiorniku, bo rozmawiałem ze znajomymi. Za ładna pogoda trochę. Tak zauważyłem spławiające się karpie. Mówię, trzeba próbować na Zigriga w dzień. I od wywózki może 15 minut żółty pływak, metr pod powierzchnią. Ta bluza jest tak gorąco. No nie było czasu zdjąć. No nie. Pierwszy na Zigriga po tylu latach.
jak się nie lubi, no to lubi to co. Ale czasami chyba jednak trzeba. Raz, dwa. Jeszcze seryjka pompeczek. Mamy go. Pierwszy z Miłoszewa. Pierwszy na Zigriga. To jest moja pierwsza ryba na Ziga. Karp 18 kg. Mega silny. Świetna zabawa. Jest pierwszy z Miłoszewa. Bardzo silny karp. Długi hol, ale też uważałem, bo na Ziga miałem delikatny przypon. Ale będą zakwasy jutro. Przygotowując zanętę do Zigriga, wykorzystałem Tig Mix Scopex Squid. Zalałem go mlekiem oraz specjalnym olejem do Zigriga z firmy Dynamite Bites. Dodałem również fluorescencyjny dip. Dołożyłem do tego płatki pływające dla ryb z oczek wodnych i dodałem również troszkę mikropeletu. Wszystko razem wymieszałem. Zrobiło to taką paćkę, która bardzo dobrze smużyła w wodzie. Jedziemy od razu dwa zestawy. Oszczędzamy energię i to co przed chwilą było skuteczne, czyli Zigrig, żółty pływak, metr pod powierzchnią wody ustawimy na głębokości około 16 metrów. Zobaczymy, czy jakaś druga ryba się skusi. Myślę, że tak, bo pokazują się w tym miejscu. Także teraz czas na Kubę. Będzie po rybce i można jutro uciekać do domu. No i teraz już na spokojnie, po braniu tego pięknego karpia, krótko Wam opowiem, jak to było. Zaraz po nocy wstałem wcześniej dzisiaj, żeby zobaczyć, co się dzieje na wodzie. Zauważyłem tak na około 200 metrach, że karpie zaczynają chodzić przy powierzchni. Postanowiłem jedną wędkę zmienić na metodę Zigrig. Przygotowałem sobie taką zanętę, dodałem tam takich płatków dla rybek z oczka pływającą, takie płatki pływające. Później dodałem też mleka, które robi taką smugę w wodzie. No i wywiozłem żółtego pływaka na 17 metrów głębokości. Wypuściłem go najpierw 2 metry pod powierzchnię i tak po niecałych 5 minutach wypuściłem go jeszcze pół metra. Kolejne 5 minut, jeszcze pół metra. Wróciłem tutaj na stanowisko, obudziłem Kubę, policzyłem do 10, mówię, będzie branie. No i udało się. Branie nastąpiło, napiła się żyłka. Zaraz wsiedliśmy na ponton, popłynęliśmy. Hol trwał dosyć długo, ponieważ moja pierwsza ryba na Zigriga, a po drugie, że sam przypon był z cienkiej żyłki i bałem się, żeby ta żyłka po prostu nie strzeliła. Ale w końcu się udało wyholować tego pięknego karpia. Waga pokazała 18 kg. Także jestem bardzo zadowolony. Złowiłem pierwszego karpia tutaj na Miłoszewie i pierwszego karpia na Zigriga. Teraz już mamy dwie wędki na Zigriga. Próbujemy dalej, ale karpie już widać, że nie spławiałem się tak bardzo w tym miejscu. Możliwe, że ten hol też te karpie troszkę przestraszył. Bardzo jest ładna pogoda, słonecznie. Także myślimy, że jeszcze jakiś karp na tą metodę po prostu weźmie, ale druga sprawa też, na noc na pewno wrócimy do łowienia z dna. Zaraz przyjedzie do nas Łukasz i Krystian i pewnie też wrzucą swoje 5 groszy.
Tak jak kolega Szymon wcześniej wspomniał, w dzień stosujemy metodę Zigrig. Chcemy skusić wygrzewające się karpie przy tafli wody do brania. Na noc natomiast obraliśmy sobie taktykę trzech różnych głębokości oraz trzech różnych przyponów. Na głębokości 9,5 metra stosujemy przepon Ronnie Rig, który zasypujemy nieco grubiej niż pozostałe nasze zestawy. Tutaj zasypujemy ten zestaw kulkami, peletem z odrobiną konopi i rzepiku. Na głębokość 9,5 metra stosujemy przypon Slip the Rig. Tutaj natomiast dajemy małą PV-kę i zasypujemy to wszystko tylko kulkami i peletem. Na głębokości 10 metrów stawiamy tradycyjny przypon węzeł bez węzła. Jest to jeden z moich ulubionych przyponów, ponieważ stare karpie, które były już wiele razy na haku, są bardzo ostrożne i tutaj ten węzeł po prostu nie ma żadnych dodatkowych i podejrzanych rzeczy przy sobie. Ten zestaw zasypujemy bardzo grubą mieszanką kukurydzy konserwowej, konopi z rzepikiem, kulkami oraz peletem. Ta taktyka, mam nadzieję, że powinna zdać jakiś rezultat. Z informacji, które dowiedzieliśmy się na temat łowiska, jak tu łowić od naszych znajomych, wiemy, że każda taktyka jest dobra, lecz mała porcja powinna tutaj w zupełności wystarczyć. Branie na Zigriga. Godzina chyba jest przed 17. Trochę się uspokoiło, trochę wiało. Nie ma rybki, jednak spina. Gdzieś tu po drodze. Także nie tym razem. Pamiętajcie subskrybować nasz kanał i zapraszam na Instagram. Teraz włożymy przypon Slip the Rig. Zakładamy krętlik z kółeczkiem. Tu sobie regulujemy, jaki chcemy mieć ten naszą pętelkę. Zwykłą pętlą węzeł bez węzła, tak zwaną.
wiążemy. I wyszło nam coś takiego. Zbędny koniec tej, co nam tu wyszło, możemy odciąć. Zakładamy na to jeszcze pozycjoner. Zawiązujemy na końcu pętelkę. Łowimy tutaj w dosyć dużym mule i używamy tych przyponów troszeczkę dłuższych niż takich standardowych, tak gdzieś około 35 cm. Tutaj końcówkę odcinamy i przypon mamy praktycznie gotowe. Ja używam do zrobienia naszego włosa nici dentystycznej. Przekładam ją tutaj przez te małe oczko i robię z niej naszego włosa, tak zwanego włosa naszego. I normalnie przyciągamy przez tą kulkę. W tym przypadku akurat jest dumbbell z popkiem małym. To wychodzi nam coś takiego. Możemy to odciąć, bo tu jest za dużo troszeczkę tego. I przepalamy końcówki zapalniczką. I powstaje taki grzybek, który zabezpiecza nam kulkę, żeby się nam nie zesunęła z włosa. Myślę, że tu dzisiaj karpiów nie będzie. Mamy trzecie branie. Znów zigrig. Już słońce zaszło. A proszę. Karpie z powierzchni biorą. Także można chyba śmiało postawić na noc. Żółty pływak. Czuć rybę. Ostatnio nam się gdzieś tam wbiła w moczarę i to dość głęboko. Myślałem, że tutaj zielsko jest tylko przy brzegu, gdzieś tam w odległości do 40 metrów, a to było gdzieś może 100 metrów od brzegu. A rybka też ładnie walczy, nie widzieliśmy jeszcze jej. Także silne ryby na Miłoszewie, super walka. No i o to w tym wszystkim chodzi. Hamulec mam, no tak troszkę można powiedzieć, odkręcony, żeby mi tej delikatnej żyłki nie zerwał, a często wchodzi pod ponton. Po rozmowach ze znajomymi podpowiedzieli, że no trzeba zabrać ponton, ponieważ do około 40 metrów od brzegu występuje roślinność, moczarka i podczas holu do pomostu może się ten karp po prostu to zielsko zaplątać.
wtedy lepiej wypłynąć po tą rybę, chociaż za tą linię zielska, żeby spokojnie ją wyholować, a nie spiąć. Są bardzo duże ryby, rekordowe. Szkoda by było spiąć jakiegoś konia przy brzegu. Jeszcze nie daj Boże, jakbyśmy go zobaczyli. Także można sobie tego nie wybaczyć. Ale jak sami wiecie, spinanie ryb jest wpisane w naszą pasję. Oby ich było jak najmniej. Ale niech one też mają szansę. Tym bardziej na łowiskach. Ryby są często łowione. Te same. Te pyski też są trochę już pokute. Także lepiej troszkę dłużej poholować. Nie męczyć tej ryby siłowym holem. To też jest dla jej bezpieczeństwa. Żeby jej nie porozrywać tego pyska. A przy okazji jest zabawa. Trening dla rąk. Trochę wychodzi i znowu muruje, nie? I tak nas testuje. Przypon mam delikatny, 12 lbs-ów, także no, ten hamulec mam troszkę rozkręcony, żeby nie strzelił. No bo ryby naprawdę mają kopa. Mamy drugiego sportowca. Wow. Chyba się umówię na jakiś masaż po zasiadce. Wielkie będzie.
Dziś postanowiliśmy odwiedzić sąsiadów ze stanowiska 41, czyli grupę Redman Fishing w postaci Robert Redmański i Anita Redmańska. Redman Carp Fishing. Redman Carp Fishing, reprezentujący też sklep wędkarski Trotka z Warszawy, który pozdrawiam też Kamila, tutaj właściciela tego miejsca. Chcieliśmy tutaj bardzo podziękować za to, że mogliśmy spędzić na stanowisku 42 fajną zasiadkę, na której nagrywaliśmy film, gdzie złowiliśmy dwa piękne karpie, jakiegoś tam leszcza na razie do tej pory. Bo jak wszyscy wiedzą, znaczy może nie wszyscy nie wiedzą, tutaj na tych topowych stanowiskach na łowisku w Miłoszewie naprawdę ciężko się dostać. Rezerwacje są nawet na ponad rok do przodu. Tutaj Robert może coś więcej powiedzieć. No dokładnie, tutaj jest ciężko z rezerwacjami. W maju czy w czerwcu są odpalane rezerwacje, które się bardzo szybko rozchodzą. No i tak jak tutaj pytałem się już właściciela, to już na przyszły rok to już tutaj jest, można powiedzieć, te topowe stanowiska są pozamiatane. Także jest tutaj no duże oblężenie, no ale no też są fajne ryby. No są fajne ryby, ja to myślę, że to pływa rekord Polski na tą chwilę. Są naprawdę kozackie ryby, tak? No, z czego jest tutaj przykładem Anita, która dokładnie 3 lata temu złowiła tu karpia prawie pełnouskiego, który prawie ważył 32 kilo. 32 kilo, no, dokładnie. Robert, a może mi tak powiedzieć, bo ja to jestem pierwszy raz, które takie są wtedy te stanowiska takie topowe? Te co my tu mamy, czy gdzieś tam 28, 30? To zależy pod co chcesz łowić i jak chcesz łowić. Jeżeli ja uważam, że te są bardzo fajne pod rekreację, chociaż tutaj jest ciasno, tak? Tutaj jest dobrze, jak siedzą zaprzyjaźnieni ludzie, gdzie każdy każdemu sobie znają się, że nawet jak ktoś sobie tam się popląca, czy przywiezie, to sami żadnej, widzicie, co się dzieje, tak? Nie ma żadnej kłótni w sam ściąganie sobie zestawów, to ze śmiechem, czy coś, a niekoniecznie na zawody, tak? Jeżeli rekreacja, tu jest fajnie, bo tu jest zacienione, siedzimy w lesie, na pomoście mamy słońce, także możemy tutaj śmiało i z rodziną, z dziećmi przyjechać, gdzie naprawdę tutaj jest fajnie, bezpiecznie. A takie podzawody, no to ja myślę, że tutaj topowe stanowiska, no, które ja bym chciał głosować, jakbym był na zawodach, no to stanowisko 30 na pewno, stanowisko 28. No tutaj w niedzielę padł ze stanowiska 28, kolega też z naszych stron złowił karpę chyba 32 kilo. Tak, 32-200 i to tak, patrzcie jaki to jest przyrost, bo my tutaj też mamy zdjęcia większości tych karpi, które tu złowiliśmy, czy tutaj nasi przyjaciele złowili, czy na naszych zawodach, bo tutaj też jako Trotka organizujemy zawody i tutaj ta ryba 2 lata temu miała 30 kilo 200 gram, czyli 2 kilo przyrostu przez 15 miesięcy. Bo to jest ta sama ta ryba, co złapała Anita, czy to jest inna? Nie, to jest ryba, która była Big Fish. Tak, nie, aha, to czyli tutaj tych 30 to dopływa więcej na tym zbiorniku. Pływa 30 kilo. Właśnie dlatego też pewnie są to Miłoszewo jest takie oblegane, bo tych 30 plus po prostu ryb jest tutaj kilka. Znaczy, nie wiadomo dokładnie ile, ale na pewno więcej niż jedna, tak? Bo wiadomo, ty złapałaś pełnouskiego, tak? Nie, Anita złapała pełnouskiego. Znaczy Anita złapała pełnouskiego, a tutaj ten kolega już miał normalnego jakiegoś tam rzeczenia. Dokładnie, no, ale mówię, że właśnie przyrost tutaj 2 kilo na 15 miesięcy to chyba fajnie tutaj te ryby, tak, można powiedzieć, w naturalnych warunkach tutaj przybierają, no, bo to można tak nazwać niby woda komercyjna, ale taka woda komercyjna, ale mieliśmy kontrolę. Tak, ale mieliśmy kontrolę Państwowej Straży Rybackiej, która nas tutaj kontrolowała, no bo tutaj też nie ukrywam, łowisko jest komercją, ale powinniśmy to łowić na zasadach PZW, czyli powinniśmy łowić na dwie wędki, tak? Tutaj większość karpiarzy no, zjeżdżają z całej Polski. Karol tutaj nie widzi przeciwwskazań, żeby łowić na trzy wędki. No i każdy tutaj próbuje łowić po prostu na te trzy wędki. No jest tak, chce sobie zwiększyć szansę, tak, aby połowy tej dużych ryb, nie? Dokładnie, no jest tak jak jest, ale trudno. Bawimy się tutaj wchowanego z PSR-ką i tyle. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Ja myślę, że tu w ogóle dużym plusem tego łowiska jest też to, że do większości stanowisk można podjechać sobie autem, czy campingiem, czy kamperem. I tak jak są łowiska też takie dzikie, polodowcowe, gdzie po prostu nie ma tego dojazdu, trzeba się wszędzie przenosić, to tutaj jest ta wygoda, że nawet inaczej, że tutaj też jest las dookoła, że nie ma otwartego przy takich upalnych dniach jak dzisiaj. Możemy po prostu sobie na tydzień rozbijać namioty i sobie cieniu, czy tam coś, spokojnie spędzać urlop, nie tylko łowiąc ryby. A powiedzcie mi, jak ci się sprawdzają, jakie metody, nie wiem, zig, dna, jakieś tam czody, czy normalne zestawy, takie? No słuchaj, sam widzisz, no siedzimy tu, można powiedzieć, od niedzieli, tu od was chłopaki, Szymon przyjechał z Jakubem, tak? Tak, i przyjechał we wtorek. No my mamy od niedzieli dwie ryby, jedną na zigriga, jedną z dna. Tutaj sąsiedzi, dziewczyny obok siedzą, mają z dna rybę. I tam dalej Tadziu siedzi, ma dwie z dna,
od Was chłopaki z teamu wszystko mają Zigriga, tak? Czyli tak suma summarum tu policzywszy, no to jest prawie 50 na 50% tak, tylko tej chwili. Też trzeba powiedzieć, że się pogoda zmieniła od początku tygodnia, tak? Tutaj też nie ma co ukrywać, no tutaj tych ryb nie mamy, no bo jeżeli tutaj obserwowaliśmy spławki, no to spławki są, ryba siedzi w zatoce, tak? Siedzi w zatoce. A jak mogę wiedzieć, to Anita tą swoją rybę, tą 30 złapałaś dna czy dna? Dna, tak? A z jakiego stanowiska właśnie wtedy jest? 38. Tam obok? Ta ryba lubi tutaj, dlatego my też tutaj przyjeżdżamy, bo ta ryba lubi tutaj krążyć, bo też tutaj Justyna, którą mieliście wczoraj przyjemność poznać. Tak. Justyna, Anita złowiła tą rybę, potem ktoś tam jeszcze złowił, ale nie przebił Anity. I półtorej roku ta ryba czekała, aż ją złowi też dziewczyna, Justyna, która teraz tam... To ja widzę, że tą rybę, to dziewczyna tak. tylko. Może to samiec. I leci na dziewczyny. Justyna ją złowiła, miała ponad 34 kilo, tak? Ona też, ta ryba została w tym roku złowiona i ona najczęściej jest tutaj właśnie łowiona w tym rejonie. Ona w tym roku już była złowiona, tak? Dlatego, a ile miała, jak można powiedzieć? 34 chyba, 200. Dlatego jest tak trudno o te stanowiska, to jednak są faktycznie topowe i tutaj widać, że ta duża ryba gdzieś po prostu krąży. Sobie krąży, tak. No my tutaj największą na tej zasiadce, co mamy, no to właśnie od Ciebie chłopaki, co złowili na Zigriga 18-kilogramowego tego karpia. Bardzo fajnie tutaj z nim walczyli, ale długo walczyli. No bo oni mają bardzo cienkie te zestawy. Bo tutaj te ryby, moje zdanie... ma cienkie, no bo na Zigriga mamy tą żyłeczkę, ten przypąk pływający, tak. Krystian, też tu byłeś na zawodach? Tak, byłem, no to też mi się udało jedną rybę tylko złowić i ona to miała chyba, nie wiem, wtedy... 14 kilo. Jedna mi się też niestety zerwała. Bardzo fajne ogólnie zawody przez Was organizowane. Też na pewno, jeżeli w następnym sezonie będziecie organizowali, postaram się tutaj wpisać. No i ja w ogóle, nie wiem, ja bym chciał wszystkim karpiarzom takim zapalonym albo takim ludziom, którzy chcą spędzić czas i połowić fajne ryby, polecam w ogóle Jezioro Myoszewskie, bo naprawdę to jest mega klimat i są mega fajne ryby. Ja mogę powiedzieć sam od siebie, jestem tutaj pierwszy raz na tej wodzie i mi się bardzo podoba. Naprawdę, coś w tej wodzie jest takiego. Jest coś, masz sobie coś, dlatego pewnie Robert tutaj tak często siedzi. No my, ta woda też tutaj jest taki klimat, no sami wiecie jak tutaj, znaczy was jeszcze nie było. Ale tutaj jak chłopaki przyjechali bodajże z Krakowa, no, dmuchnęli tu prawie 700 km, no i niestety byli rozczarowani tą wodą, no bo chyba myśleli, mieli inne wyobrażenie. Myśleli, że przyjadą, no i gdzie te dwudziestki, No tu się nie ma też co oszukiwać, że to jest trudna woda, no to nie jest łatwa woda. Nie jest tak łatwo. Ja tu jestem od wczoraj i mam tylko leszcza na razie. My też żeśmy sami wysiedzieli tutaj prawie dwa tygodnie, znaczy tak, no nie w ciągu, nie, ale dwa tygodnie bez ryby. Zaczęliśmy pierwszy raz złowić. Jak zaczęliście tutaj jeździć. Zaczęli frycowe, trzeba zapłacić. No 17 nocy nasz. 17 bez ryby. Frycowego, bez ryby, żeby sobie... No ale później jak się już łowi ryby... No to już mają te 30, 30 plus, no to już wynagrodziło. I teraz udaje nam się od ponad dwóch lat, nie zjechaliśmy stąd o blanku, tak? Zawsze coś nam się udaje złowić. Na przyszły rok też tutaj odpuszczamy już te stanowiska, tak jakby te topowe. Chcemy zacząć łowić na trudniejszych stanowiskach, tak jak czwórka i tak dalej. Tam takie po prostu inne stanowiska, mniej oblegane, trudniejsze, zobaczymy. A tam też chyba jest głębiej od razu, nie? Tak, tam jest szybko. A takie jeszcze jedno pytanko, czy tak przy późnym jest branie, tutaj trzeba po tą rybę holować ją z pontonu, czy jest szansa, żeby ją dociągnąć brzegu? Ja holowałem. My robimy zawody, gdzie robimy w maju tutaj zawody, tu jeszcze nie ma tej tak roślinności, no, ale chodzi, bo tam, robimy zawody, gdzie jest zakaz wypływania pontonem i holujemy. My tutaj mamy znowu z Anitą, tak sobie wymyśliliśmy, że wypływamy po każdą rybę. Bo tak jak wcześniej mówiłem, tutaj tu w każdej chwili może złowić rybę na rekord polski. No, dokładnie. No. I szkoda by zobaczyć tą rybę metr od pomostu, od podbieraka, że nam się spina i ucieka i potem sobie... No, ale miesiąc temu dziewczyna też wyholowała, Agnieszka, dokładnie. Rybę do obrzegu, prawie 30 kilo. Czyli może, no tutaj można. Jednak te pomosty też są dosyć mocno wysunięte. Tutaj tak jak miesiąc temu było bardzo dużo tej roślinności, teraz jest trochę mniej tej roślinności. W maju prawie wcale jej nie było. W maju prawie wcale, a w czerwcu tutaj pod koniec czerwca było, w lipcu było bardzo dużo na początku lipca. Nie mogliśmy łódką zanętową wypłynąć i wrócić, no bo po prostu... Gdzie normalnie nam wystarczają tutaj baterie, załóżmy na 3-4 dni, no to tam po jednej nocy mieliśmy baterie zajechane. Tak. Są stanowiska, z których można tutaj tak samo i połowić rzutu. To broń Boże nie jest łowisko, gdzie tylko tutaj łowimy z wywózki. Można łowić z każdego zrzutu stanowiska.
biorą ryby różnie. Byliśmy miesiąc temu, ryby tu brały z głębokości 4,5 metra, od razu za tym pasmem zielska. To co, ja dziękuję bardzo ekipie Redman Fishing za to wspaniałe stanowisko. Redman Carp Fishing. Tak, Redman Carp Fishing. I tutaj Kamilowi Srodki za to, że nam po prostu pozwolili połowić na stanowisku 42 i zrobić chyba bardzo, bardzo ładny film. I zapraszamy wszystkich na Jezioro Miłoszewskie do bicia swoich rekordów, bo tutaj naprawdę ryba 30 plus i prawdopodobnie rekord polski tutaj jest na tej wodzie. Dokładnie, ale też nie zapominajcie o łowisku Maślanka, gdzie my byliśmy, widzieliśmy to łowisko. Ja tu nie to, że cukruję tu po grzeczności, ale naprawdę widzieliśmy bardzo fajnie. Nie jest to może Bóg wie jakie duże łowisko, ale jest tam chyba 10 pomostów. Każde stanowisko ma swój pomost, ma swoją skrzynkę z prądem, gdzie to też nie jest spotykane. I woda naprawdę bieżącą. Wodę bieżącą jest to Wi-Fi. Można. A, Wi-Fi jest też tam? Tak, Wi-Fi tak. O, także na naprawdę pachnie tam wypasem, jest tam naprawdę fajnie. No i ryby 20 plus też są. I ryby nie ma 30 plus, ale 20 plus. Ale niedługo może będą. Ale urosną. Okej, no to co, zapraszamy wszystkich na Maślankę, zapraszamy wszystkich na Miłoszewo i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć, dzięki. Do zobaczenia. Dwie doby na Miłoszewie minęły bardzo szybko. My z Kubą wracamy już do domu. Zostaje druga ekipa. Strong ekipa, która dzisiaj pokaże chłopakom, jak się prawdziwe karpie tutaj wyciąga. 30 plus. No nie, bo coś zrobiliśmy. No coś tam było, ale za rybieniowych karpi to nie liczymy. Nie? Tym razem ja wracam zadowolony. Zapraszamy wszystkich na Jezioro Miłoszewskie. Naprawdę piękny zbiornik, duże ryby. I fajny klimat. I na kolejny film. Trzymajcie. Moonfin! Tak blisko jak ty nie był nikt tak blisko. Tak to leciał?